Dzień dobry Państwu, Kaszmelenda. Witam Państwa bardzo serdecznie. Razem ze mną dzisiaj Anna Kwiecień, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Panie redaktorze, witam Państwa. Pani poseł, od tematu Ukrainy musimy zacząć, bo y, sytuacja wydaje się niebezpieczna. Y, po pierwsze, pierwsze moje najprostsze pytanie. Czy Pani wierzy, jest w tej grupie, która wierzy w to, że to zagrożenie jest realne? Tak. Jestem w tej grupie, która uważa, że absolutnie ono jest realne. Oczywiście Putin to jest człowiek nieprzewidywalny, natomiast. Tak pani myśli, że szefem mocarstwa może być człowiek nieprzewidywalny? Nie, absolutnie tak, jest człowiekiem nieprzewidywalnym. To jest po pierwsze, a po drugie, to prawda jest taka, że on nie może wycofać się bez jakiegoś uzysku. Nie bądźmy tutaj dziećmi, to jest polityk, który gra nie tylko na, na tą taką... Opinię światową, ale także dla niego ważna jest opinia wewnętrzna. My doskonale wiemy, jaki mają stosunek Rosjanie do swojego państwa. Tutaj może być głodno, chłodno i ale przez całe życie, ale musi być mocarstwowo. I on nie może, nie może się tutaj bez jakiegoś uzysku. Miejmy nadzieję, że tym uzyskiem. Chociaż miejmy nadzieję, to, to też źle, źle to ujęłam, bardzo przepraszam, ale. E, ale. Mniejszą stratą będzie co? Słyszymy już, że Duma wystąpiła do Putina o zaakceptowanie, że Ługański i Donieck te obwody to będą w tej chwili no, ogłoszą niepodległość tych dwóch obwodów. Oczywiście to jest uderzenie w. W porozumienia miejskie i, i zerwanie, ale no, każde porozumienie, moim zdaniem, jest lepsze niż świstające kule i, i wejście wojska na teren i to jest pełna skalowa A Z naszej wojna. perspektywy to jest fala, zapewne, uchodźców. Czy my jesteśmy jako kraj, jako region, jako miasto przygotowani na to, żeby tych uchodźców przyjąć? No, bo to nie jest kwestia taka jak z uchodźcami, nawet kilkoma tysiącami, tymi, którzy uciekają gdzieś z daleka. Tu, tu, tu fala byłaby gigantyczna, no i ci ludzie musieliby tutaj po prostu. Ta fala, ta fala byłaby, gdyby weszli bezpośrednio na Ukrainę i parli na przykład na stolicę. Natomiast Muszę wrócić do, do tego, przepraszam, bo to, to ważne, żeby źle nie wybrzmiało. Taka sytuacja nie byłaby też nie stanowiłaby o pokoju, dlatego że Ukraina nie może sobie na to pozwolić. Więc moim zdaniem, dzisiaj ta sytuacja będzie wyglądała jak taka sinusoida, to znaczy będzie eskalowane napięcie, potem będzie opadało, potem będzie znowu eskalowała. Zachód przy, przyzwyczajeni czai się, moim zdaniem, wprowadzi nas, Putin, w taki stan, że nie ma wojny, że raz jest napięcie, spada napięcie, spada, aż któregoś dnia po, po którymś spadku Metodą faktów tak, nagle może wejść. Także mało tego, de facto uderza to i w Ukrainę i w Polskę taka sytuacja pełna napięcia, dlatego że prawda jest taka, że momentalnie inwestorzy wstrzymują swoje inwestycje w tych we regionach. Bloku we wszystkich krajach Dokładnie, we wszystkich krajach z uwagi, z uwagi na pewne obawy. Jeżeli państwo, Ukraina staje się państwem które potencjalnie może brać udział w jakichś działaniach wojennych, to, to de facto może Putin grać na takie wykończenie mhm. gospodarcze. Natomiast wracając do pana pytania, czy my jesteśmy przygotowani. No, między innymi wojska amerykańskie, które lądują dzisiaj w Jasiące, które codziennie tutaj napływają, to między innymi um, ich zadaniem będzie pomoc Polsce w, w ewentualnie w lokowaniu i w, w, w jakiejś pomocy przy A czy stać nas na utrzymanie y, y, takich fali uchodźców? No bo to nie jest kwestia tylko tego, że trzeba im zapewnić jakieś miejsce do spania, ale także wyżywienie, opiekę zdrowotną, szkołę. I tak dalej, i tak dalej, pracę jakąś. No Co prawda rynek pracy mamy taki, Pani, że. Um, 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 Panie radno. Nie się pracowników. <laughs> Jestem przekonana, że my sami nie pozostaniemy tutaj finansowo z obarczeni, nie będziemy. Jako, jedynie, jako jedyne państwo taką sytuacją. Natomiast nie wyobrażam sobie, żebyśmy gdyby się pełnoeskalowa wojna rozpoczęła, żebyśmy nie przyjęli uciekających kobiet, dzieci uciekających z Ukrainy. No, czy nas stać? No jest, będzie to wysiłek finansowy zapewne, ale miejmy nadzieję, że to będzie wysiłek finansowy przede wszystkim dla Unii Europejskiej dla państw NATO, więc w ten sposób trzeba podejść do Pani apelowała do tej w mediach społecznościowych do tego, żeby nie e, publikować właśnie w mediach społecznościowych zdjęć informacji o, o ruchach naszych, naszych wojsk, o przejazdach kolumn. Czy w dobie satelit Pegasusów to coś zmienia w ogóle? Panie redaktorze, każda informacja jest istotna, każda informacja jest zbierana, jestem przekonana przez służby wywiadowcze wielu państw. I owszem, no, ale na przykład tam było podane, żeby nie robić zdjęć związanych chociażby z rejestracją samochodów, z różnym oznakowaniem. To są, to są też pewne działania, może drobne, bardzo mało istotne z punktu widzenia obywatela wydające się, ale takie informacje są zbierane przez służby wywiadowcze, więc każda informacja, która wspiera w służby wywiadowcze, de facto uderza w stabilność i w bezpieczeństwo naszego państwa. Mhm. Na to też trzeba zwrócić uwagę. Mimo wszystko, redaktorze, mimo że są i mimo, że wiemy, gdzie są ulokowane chociażby bazy wojskowe, prawda, w każdym państwie, to niech pan spróbuje podejść do bazy wojskowej i zrobić zdjęcie z poziomu, że tak powiem, takiego stojąc niedaleko. Wola Wolałbym nie próbować, bo za to jest paragraf. To. Dokładnie, więc mimo tych satelit, widzi pan, no nie wolno tego robić. I y, 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 y ma to y, znaczenie dla każdego y -y. państwa. Y -y. Zacytuję teraz pani Jarosława Kaczyńskiego. Nie będzie to żaden podchwytliwy cytat, ale taki, który y, no, zapamiętany został na długo. Tylko ci, którzy żyją z cwaniactwa, mogą na tym stracić. Tak mówił o polskim Ładzie Jarosław Kaczyński. Y -y. I teraz pytanie do pani: czy poczuła się pani cwaniakiem, kiedy przed pierwszy przelew z kancelarii Sejmu pomniejszono to 1400 złotych? Panie, panie redaktorze, wszyscy wiedzą, temat już był wałkowany, ale odpowiem panu. E, oczywiście e, polski ład w tym obszarze podatkowym niestety tutaj pojawiły się błędy i, i tutaj oczywiście mamy pretensje i to nawet nie chodzi o pomniejszony, bo muszę Panu powiedzieć, że ja wiedziałam, że będzie pomniejszony, Aha. bo, bo to, to było wiadome, że my będziemy płacić wyższe podatki osoby, które e, rocznie e, zarabiają powyżej e, m, e, powyżej pewnych pułapu, który jest zawarty w polskim ładzie, więc 12 ja miałam, tysięcy zdaje się tak miesięcznie. tak miesięcznie brutto, brutto. Mhm. Mówmy o, o kwocie brutto. Czyli 12800, jeśli przekraczasz, no to no, Ale wi 12800 zł to całkiem spora kwota. Yy, więc która chcę, chcę powiedzieć jedną rzecz. Yy, spodziewałam się tego, że będzie mniejsza kwota. Natomiast yy, prawda jest taka, że w tym obszarze podatkowym, natomiast ja dalej się upieram, że polski ład ma bardzo wiele atutów. I to jest bardzo obszerny program, bo on zawiera chociażby takie kwestie, jak mieszkanie, jak dom do 70 metrów bez, bez konieczności tutaj obszernej pozwoleń. dokumentacji i pozwoleń. To jest kwestia chociażby kapitału opiekuńczego dla, dla rodziców, prawda, czyli 500 albo 1000 zł miesięcznie dla dzieci do trzeciego roku życia. To jest chociażby ja, ja no tak, ale nie szeregu... każdy buduje dom, nie każdy ma taką e, potrzebę, żeby skorzystać z tych programów, natomiast podatki płacimy wszyscy. Tak. I panie redaktorze, i są osoby, które na Polskim Ładzie do tych 12 tysięcy albo nie zyskały, albo... No ale po co było opowiadać takie rzeczy, że tylko cwaniacy stracą? Panie, panie redaktorze, no ja powiem. Ja wiem, że to jest chwyt retoryczny prezesa Kaczyńskiego, ale no najpierw sprawdziłby, co pod czym się podpisuje. Panie redaktorze, wracając do tego, co ja mówię w tej chwili, przepraszam, <laughs> pozwolę sobie powiedzieć tak. Polski Ład i pan po tej wypowiedzi, o której pan mówił, był wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, gdzie Jarosław Kaczyński wprost powiedział: Tak, są błędy, jest bardzo tym. Nie tylko zaniepokojony, ale po prostu zły jest na ludzi, którzy, którzy wykazali się tutaj pewną indolencją. I tylko dwie osoby poleciały za ten polski ja ład minister i wiceminister? Ja myślę, że tutaj więcej będzie, niestety, będzie zmian w obszarze Ministerstwa Finansów. Ja przynajmniej liczę na to, że tam się pojawią jeszcze pewne zmiany, bo, bo tak to oceniam. Uważam, że ta sytuacja nie powinna mieć miejsca i niestety, i niestety no, musimy dźwigać ciężar tej, tych niedoróbek. To jeszcze jedna tak rzecz, pani poseł, bo zastanawiam się, to, 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 ten, ten cytat niezręczny z tym swaniactwem to jest jedna rzecz, ale jak czują się ci obywatele, którzy no, w jakimś stopniu stracili też na, na polskim ładzie, przynajmniej w tej pierwszej pierwszym etapie przeliczenia. Nie wiadomo jak to będzie wyglądało przy rozliczeniu rocznym, to też chcę na chwilę na marginesie zostawić, ale chodzi mi o tę szybką interpretację, którą kancelaria Sejmu dostała. Cztery dni i dostaliście Państwo interpretację korzystną dla posłów i senatów. Dla posłów, nie dla senatorów. dla posłów, Natomiast y, taki szary obywatel, jeżeli by wystąpił o taką interpretację indywidualną, to jest od 3 do 9 miesięcy. Panie redaktorze, ale proszę mnie o to nie pytać, bo ja tego się nie domagałam, wie pan. Mhm. Ja wiem doskonale, że na końcu roku w sytuacji rozliczenia. Ale czy to nie rocznego, pokazuje że przypadkiem, że, że władza ma swoje. Wysz, wyszłoby na to prawa. samo. I, i... Wyszłoby na to samo, bo doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że chodzi tutaj o kwestię pewnych zaliczek, prawda? Czy mhm. one mają być rozliczone na koniec roku, czy, czy te zaliczki mają być w, w, ciągu, miesiąca, w, w ciągu miesiąca rozliczeniowego. No, ja, wie pan, proszę mnie o to nie pytać. Nie ja występowałam o to. Krajowa administracja skarbowa odniosła się tak, jak się odniosła w takim a nie innym czasie. Żeby tak we <tomunikacja> wszystkich tematach działać. Wie pan, ja myślę, że ja myślę, że dzisiaj naprawdę trwają intensywne prace, żeby. Po pierwsze, dotrzymać słowa, które, które tutaj w swojej wypowiedzi zawarł pan premier, że żaden obywatel, który zarabia do kwoty 12 800 nie straci na Polskim Ładzie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że bardzo istotnym elementem, o którym mówiliśmy w Polskim Ładzie, jest kwestia po prostu składki zdrowotnej, w sensie tym, że wszyscy domagają się lepszej jakości ochrony zdrowia, więc my. Musimy urealnić kwestię z, z tak tzw. kwaterzami. Szczerze mówiąc, ja kompletnie nie wierzę, że to Ale, przy ale tym, wie pan, ale, bo, pan tym, bo pan przy mówi o okay, panie... ochronie zdrowia, żeby tylko dosypywanie pieniędzy pomogło. Panie redaktorze, ale proszę mi powiedzieć, czy osoba, która do tej pory zarabiała kwotę 4000 zł mhm. brutto. I płaciła 300 zł składki zdrowotnej i osoba, która zarabiała 40 tysięcy. To nie jest sprawiedliwe. Płaciła też. Bo cały to znaczy, czas mówimy o tym. To znaczy, żeby była rzecz jasna, to, to, to może nie do końca też nie jest niesprawiedliwe, ponieważ zarówno ta osoba, która by płaciła wyższą składkę, jak i ta, która by płaciła niższą składkę, mają tak samo kiepski poziom opieki zdrowotnej i ta osoba, która by płaciła wyższą składkę z powodu wysokości swoich dochodów, i tak i tak musi się udać zresztą jedna i druga najprawdopodobniej do prywatnej opki zdrowotnej, gdzie wszystko jest panie, od na czas. panie redaktorze, no proszę tak nie mówić, bo jak wie pani, pan nogę, jak złamie pan nogę, czy jak będzie pan, nie daj Boże, no, wypadek miał samochodówki tak, czy ostra jak... szóstka, czy nie wiem, woreczek, to nikt no panu dobrze, w, gabinecie, poseł, ale... w gabinecie na krześle tego nie zrobi. No, to Ależ są takie że slogany. Że tak. a, wie pani, są... a wie pani, ile się czeka do diabetologa w Radomiu? Wie pan, y nie wiem, ile się czeka. Ponad pół roku. Do diabetologa. A to są podstawowe przecież. Panie choroby redaktorze, ja jestem przekonana, że w tej chwili, bo właśnie w Polskim Ładzie zostały zniesione limity do specjalistów. O tym też się nie pamięta. Pa nie pamięta się też o tym, o pakiecie na przykład badań No tak, specjalistycznych. ale doba ma tylko 24 godziny. I, i, Pakiet i, specjalistyczny. Ja, ja nie wiem, czy do konkretnego, bo ja pamiętam, jak wszedł system, system informacji w Narodowym Funduszu Zdrowia dotyczącym właśnie kolejek, to okazało się, i ja to udowodniłam, że... Że pewne rzeczy można przyspieszyć. Pani nie, pozał, to jeszcze... że, że do pewnego lekarza, owszem, czekało się mhm. pół roku, ale do innego lekarza, diabetologa, Albo endokrynologa, można było niemalże na terenie tutaj regionu radomskiego, Radomia, z dnia na, w, dzień. Z dnia na dzień zostać przyjęty. To, to, to na koniec, bo naprawdę czas nas goni. Proszę sobie wyobrazić, mamy taką sytuację: macie państwo prawe bory na kandydata na prezydenta Radomia z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Łukasz Podlewski, Andrzej Kosztowniak, czy żaden z nich? Na kogo by pani oddała swój głos w prawyborach? Panie redaktorze. Proszę mi takich pytań nie zadawać. A dlaczego nie? Obydwaj kandydaci są doskonali. A który Gratuluję. Jest każdy z nich jest doskonały, każdy ma swoje atuty, każdego z nich szanuje i cenię. I jeśli będzie wystawiony kandydat na prezydenta, czy jeden z tych pani panów. To spory problem, gdyby takie wybory się odbyły. Panów, czy ktoś inny, to będzie to decyzja całego gremium tutaj Prawa i Sprawiedliwości i w ogóle to są takie, panie redaktorze, no, chwyty poniżej pasa. Dlaczego poniżej pasa? Poniżej pasa, dlatego, że po pierwsze jeszcze daleka droga do wyborów, bo wybory najprawdopodobniej będą wiosną 2024. Wybory samorządowe, więc to jest daleka droga i to jest pierwsza sprawa, a po po drugie to w gronie kolegów i koleżanek w Prawie i Sprawiedliwości jest naprawdę wiele osób, które moim zdaniem znakomicie wypełniły funkcję prezydenta miasta Radomia. Tutaj musi być oczywiście no, ich Ale zgoda. jak pytam państwa, to nikt nie potrafi wskazać, wskazać tego najlepszego. Ja wiem, panie redaktorze, że pan może wybiera się na to stanowisko, będzie pan kandydował i bada pan sprawę. Myśli konkurencję, konkurencję pan tutaj próbuje ustalić, jaką będzie pan Miał, z kim tu pan będzie konkurował, no ale rozczaruję pana. Jeszcze takiej decyzji nie ma i trzeba jeszcze na nią podczekać. No to tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. moim Państwa cześć. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pani Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.